Szanowni Państwo, wakacyjny sezon oscarowy dobiegł końca, porozmawialiśmy o Barbie, o Oppenheimerze i teraz wkraczamy na pełnej w jesienno-zimowy okres oscarowy. Zaczęliśmy go możliwe, że chłopami, natomiast na pewno czasem Krwawego Księżyca, czyli dzisiejszym filmem, o którym będziemy rozmawiać. Ja o. nazywam się Dawid Bryl. Ja nazywam się Maciej Kordal. Coś I... chciałeś powiedzieć, Maćku? E, I nie, i możemy zacząć w takim razie rozmowę o czasie krwawego księżyca w reżyserii Martina Scorsese. Zapraszamy. Zapraszamy. E, na wstępie może jakiś taki króciutki opis fabuły. E, jakby hmm, bardzo króciutki, co prawda, film trwa 3,5 godziny, do czego chyba potem przejdziemy. I ma bardzo e, dużo fabuły. Tak, tak. Um, mówiąc w takim e, bardzo, bardzo dużym skrócie, no to mm, jesteśmy w Oklahomie w Stanach Zjednoczonych, chyba bodajże po I wojnie światowej. I e, 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 jesteśmy w mieście, którym e, bardzo. Inaczej, którą elitą społeczeństwa są potomkowie plemienia osagów, indiańskiego plemienia, którzy wzbogacili się na tym, że na tych ziemiach są bardzo duże zło złoża ropy naftowej. I jak to Amerykanie, którzy nie za bardzo lubują się w rdzennych Amerykanach, nomen omen. Postanawiają jakoś tutaj wykorzystać ten fakt i konkretnie wykorzystać tych osagów. No i wykorzystać tutaj chce Leonardo DiCaprio i Robert De Niro do spółki, czyli Ernest Buchhardt i jego wujek, który to Ernest próbuje wkupić się w łaski Moli, która właśnie jest z plemienia Osagów i która ma właśnie bardzo duży dużo hajsu ma na swoim koncie. I po prostu on chce. Dzień dobry Państwu. Tu mówi Maciek z przyszłości. Jak możecie się zorientować, nastąpiły drobne problemy techniczne. W związku z tym, będziecie obserwować mnie tylko i wyłącznie w takiej postaci. Do końca odcinka. No, chyba że słuchacie tego w ramach podcastu, no to problem z głową. Na razie. I Ernest próbuje wkraść się w łaski, tak tutaj przypodobać się Moli, która pochodzi z właśnie z plemienia Osagów, która dysponuje bardzo pokaźnym majątkiem. W, wrzeniając się z nią, można by tak powiedzieć, w szczególności z jej majątkiem i próbując za wszelką cenę sprawić, żeby to właśnie rodzina Bukhartów zdobyła całe ziemię, w spadku o tak próbując jakoś tutaj zagwarantować sobie ten spadek. O. A nawet rodzina Hailów, ponieważ Robert De Niro gra króla Williama Haila i to on tak naprawdę namawia naszego głównego bohatera Ernesta żeby, który w sumie nie ma pomysłu na życie, jest to w ogóle roller Leonardo DiCaprio chyba największego prostaka tak, w całej swojej tak. karierze zagrał, w sensie i tak mówiąc i brzydko i, i e, obrażając go i nie obrażając, no, jest tam po prostu takim najzwyczajniejszym człowiekiem e, na świecie, który no, nie ma pomysłu co ze sobą zrobić przeżył też wojnę więc e, straumatyzowany Wraca, przyjeżdża do swojego wujka, który no, już ma dosyć pokaźny majątek i chce u niego zacząć jakąś pracę. No i Moli poznaje, będąc jej taksówkarzem. Tak jest, tak jest. To tak tytułem wstępu a propos fabuły. Ja tutaj Dawid pozwolę zapytać takim najbardziej sztampowym tekstem w przypadku tego typu filmów, ale nigdy nie omawialiśmy dzieła o takim metrażu. Czy dupa bolała po tych trzech i pół godzinach? Nie, absolutnie nie. Tak jak już zdążyliśmy napomknąć, to trzy i pół godziny to jest, to jest film po prostu nie do streszczenia w jakimś krótkim czasie, bo tam cały czas rzeczywiście się coś dzieje. Może nie ma jakiejś intensywnej akcji, jak przy poprzednim filmie w duecie z Corseze i DiCaprio, czyli w Wilku z Wall Street, który był mega tak zmontowanym, dynamicznie filmem. Tutaj jest naprawdę na spokojnie. To jest jak historia opowiedziana przy ognisku i ten przedział czasowy, jak jest opowiedziany, jest dosyć długi i bardzo bardzo gęsty, jeśli, jeśli mogę tak powiedzieć. No, mamy tam naprawdę bardzo dużo postaci, które ciągną się które występują przez cały film. Są postaci, które pojawiają się też na chwilę, jak w Oppenheimerze, takie cameo znanych aktorów, gdzie no tak. sobie radzą lepiej, niektórzy gorzej. Do tego też może zaraz przejdziemy. Natomiast nie, nie nudziłem się w ogóle. A jak było u Ciebie? No ja, ja też w ogóle prawie nie poczułem. Ja czasami mogę się nudzić po półtorej godzinie, w sensie już tak jest godzina dziesięć, to ja już, Jezu, już tak z nogi na nogę, kiedy to się skończy. Tutaj w żadnym wypadku tak nie było. Może ja może tutaj skontruję troszkę, bo moim zdaniem, pomimo tutaj państwo nie widzieli, ile przeszkód było na naszej drodze, żeby opowiedzieć i streścić tutaj fabułę tego filmu, tak da się to zrobić, tylko że to jest takie bardzo... Znaczy cały ten film jego fabuła jest właśnie taka prosta, znaczy, może nie prosta, tylko da się ją opowiedzieć, ale tam się. Tak, jest też, tak. Jest, jest też streszczona w trailerze filmowym. Tak, filmu tak, w ogóle. tak. Tylko chodzi o to, że mm, to jest y, bardzo szczegółowo opowiedziana historia. Chodzi mi o to, że y, tak jak ty wspominałeś, jest dużo tych detali, ale one bardziej nie tyle dają jakieś może kolejne klocki i trochę szafują tutaj y, tym, co się dzieje w tym filmie, tylko bardziej uszczegóławiają to jeżeli mogę jeżeli to jest zrozumiałe bardziej uszczegóławiają że to jest takie bardziej soczyste że to jest takie bardziej mm, bardziej realne że to jest doświadczenie obcowania właśnie z takim no, prawdziwym życiem yy, z takim metodycznym planowaniem właśnie tych kolejnych kroczków które właśnie mają i tak koniec końców dobrnąć do tego ostatecznego celu który sobie tam właśnie Ernest ze swoim wujem założyli tam w pierwszych minutach tego filmu. Mhm. No to jak już jesteśmy ponownie mhm. przy Erneście i przy, przy wujku, to jak tam ci aktorzy, o których rozmawialiśmy, jak, jak ci się oglądali? na no nie, no, w, no na ja. Ekranie? Komu wręczyłbyś Oscara? O Boże. Lili, aktorka, która się nazywa Lili Gladstone, to jest zdecydowany faworyt Bookmacherów. Fantastyczna tak, rola. Tak, zgadzam Fantastyczna się. Fantastyczna rola. Um, ona w zasadzie trochę przyćmiła te legendarne duo aktorów, tam, które różni 40 lat tam około, e, jeżeli chodzi o wiek. Um, e, ona tak. ma na pewno największe spektrum emocji tak, do zagrania, tak, tak, bo tak. rzeczywiście DiCaprio no jest y, ponownie to brzydko powiem, jest wiejskim głupkiem, no to nie, nie ma za dużo emocji do zagrania. Na pewno ma ich więcej niż Robert De Niro, który przez cały czas jest po prostu zimnym motherfuckerem. Ale wydaje mi się, że DiCaprio ma jakby to powiedzieć, zwłaszcza w takich, powiedzmy, nie wiem, dwóch, trzecich filmu, no tam bardzo dobrze wygrywa to taką prostackość, a jednocześnie konflikt. konflikt. O tak, taki. o właśnie to tego szukałem, że on wie jaki jest cel, ale tak już zaczyna na to patrzeć z takiej perspektywy, że, no, mm, że tak naprawdę nie wie, czy to, co robi, jest tak inaczej, czy nie do końca słuszny moralnie, czy, czy to ma sens, o, może o tak powiem. Dokładnie, no musi się wydarzyć największa, osobista chyba tragedia, żeby żeby wyrosły mu jaja, żeby, żeby mógł podjąć decyzję i decydować samemu, samemu za siebie. Natomiast rzeczywiście Lily Gladstone ma do zagrania największe, jej postać jest tak napisana, no. że ma do zagrania największe spektrum emocji od właśnie takiej osoby wysoko postawionej, w sensie bogatej, która może się wozić po prostu po mieście przez zmartwioną, wkurzoną siostrę, córkę, po zniszczoną po prostu życiem schorowaną kobietę. Tak jest, tak jest. Yy, a... No ale mhm. pozostali tak samo. No, Jesse Plemons, który w sumie pojawia się w trailerze, w filmie, chyba dopiero w jakoś po dwóch, trzecich filmu tak naprawdę. No pewnie e... tak. No, może nawet później. Gdzieś tam, na traj... Gdzieś tam na trailerze przemyka jeszcze ukochany teraz przez wszystkich Brendan Fraser i to właśnie do niego może nie, że mam największe zastrzeżenie, natomiast uważam, że on sobie w roli poradził w sumie średnio, też na taki czas ekranowy, jaki miał, to trochę za bardzo przeszarżował w roli prawnika Hamiltona. Natomiast Ale John ja Go, który też pojawia się. Tak a propos, na... jakieś były komentarze, właśnie, bo wiem, do czego pijesz, też tam widziałem jakoś te artykuły ee, i widziałem film tak. W każdym razie ludzie, ludzie, którzy znali książkę na bazie której jest ten film, no to właśnie mówili, że to jest właśnie taka przerysowana postać tego adwokata, mm. więc... I było, że Martin Scorsese wie co robić, że to miało być specjalnie, mm. że tak miało być. Okej, okay, no ale obok niego mm -hmm. w tym samym momencie pojawia się John Lithgow, który też jest fantastycznym aktorem, no i on tutaj gra no tak jak powinien zagrać. No absolutnie jakbył Oscar za rolę trzecioplanowe, to zgarnąłby ją John Lithgow. czy znaczy ja wydaje. John Lithgow to jest dla mnie <grych> taki aktor, którego ja bym nie potrafił, ja nie potrafiłbym w tym filmie wskazać, który to jest aktor konkretnie. Zabijcie mnie. Ja ja nie wiem. Ja ja bo ile Brenda na no to kojarzę. Yy, i to dosyć dobrze. O tyle John Lithgow, no to nie wiem. To jest znaczy, ten no, prokurator, tak, pan, który był prokuratorem. Tak, tak, prokurator, jak sobie właśnie przeczytałem teraz, ale no, jak wiesz, no, jak pojawił się po raz pierwszy na ekranie, no to o, jakiś aktor. No ale to jest tam, to jest dygresja. Mm. Okej. Okay. Mogę się też podzielić swoją refleksją, bo e, może to jest kontrowersyjne to, co powiem, ale wydaje mi się, że to jest jednocześnie bardzo taki. Martinowo-Scorsesowy film, a z drugiej strony nie jest. Czyli moje ulubione w tym podcaście stwierdzenie, że to jest jednocześnie film tego reżysera, a z drugiej strony, tak jakby to nie był film tego reżysera, tak. Bo on ma taką strukturę, tą taką quasi-gangsterską, od chłopców sferajnych począwszy, tam kasyno czy Wilk's Wall Street. Mimo wszystko, pomimo tego, że nie mamy do, do czynienia z gangsterami per se. No tutaj już takie gangsterstwo się uprawia w tym filmie, można zaryzykować taką teorię, ale to, co przykuło moją uwagę jako te różnice, to to jest fakt właśnie tej Lily Gladstone. To się pięknie łączy, bo dlatego, że ona skrada całe te show, ponieważ w porównaniu do tych poprzednich filmów, które wymieniłem u Scorsese, to wydaje mi się, że on tutaj bardziej daje głos tym ofiarom. Tych strasznych wydarzeń, bo y, można my, myślę, łatwo zauważyć, że w chłopcach z tych poprzednich filmach, no to głównie koncentrujemy się na tych antybohaterach, tak? Że oni komuś krzyw robią krzywdę, że ta przemoc po prostu jest y, tak brutalna, że dzieje się jak z stryknięciem palca jest bardzo szybka, intensywna, y, ale cały czas podążamy za tymi bohaterami, jakby nie skupiając się na tym, tam, znaczy inaczej. Fabuła nie koncentruje się na tym, kto tam zmarł, kto stracił męża, kto stracił żonę, brata, siostrę i tak dalej, i tak dalej. A w z też tam nie wiemy za bardzo, kto traci pieniądze, kto traci majątek, e, swojego życia e, i tak dalej, i tak dalej. Tak tutaj no, e, bardzo, bardzo silny akcent jest położony na te, na te ofiary i na to właśnie, jak e, ci osagowie e, to, to przeżywają. Mm. Dodam taką puentę, że mm, nie dość, że Martin Scorsese daje im sam głos, to, mm, bo to jest paradoksalne, zwłaszcza patrząc na ostatnią scenę tego filmu, prawie że przedostatnie ujęcie, mm, to on daje głos, a jednocześnie zabiera sam głos na temat tych ofiar. Bardzo ładnie powiedziane, tak bez żeby nie psuć tak, tak. radochy z zaglądania, To wie, tak, ten wie. Rzeczywiście tak. te, te osoby z, no, Indianie, powiedzmy, mm -hmm. rzeczywiście to jest fajnie pokazane. Na przykład ten jeden z nich, który, u którego w ogóle William Hale mieszka tak naprawdę na mm -hmm. jego terenie. A którego właśnie on rozgrywa, jakby tak jak w sumie większość z nich, udając takiego Milusińskiego, a tutaj gdzieś tam podrzucając na przykład jakąś flaszkę, żeby ktoś wadł w alkoholizm, tutaj podsuwając coś tam i, tak, i tak, się, mhm. tak się dzieje z tymi masonami. Tak, i też nawet jest pod, czy Kiedyś rozmawiałem jeszcze ze swoim kolegą na, ten, na temat tego filmu, to ja taki argument dawałem, że no tutaj nie ma aż takiego wielkiego przepychu, pomimo tego, że mówimy o takiej. No, rodzinie klasie uprzywilejowanej, tak, która właśnie się zbogaciła na tej, na tej ropie naftowej. Aczkolwiek tutaj słusznie skontrował, że po prostu oni żyją takie żyją, żyją takim normalnym życiem, to znaczy, po prostu mają dom, samochód, tak? I tam no, mogą sobie pozwolić na wychowanie, nie wiem, kilku dzieci na jakimś osiedlu Bo Do kawiarni sobie tak chodzą na tak Natomiast tam też Scorsese pokazuje, jak, e, e, jak postać DiCaprio i, i wujka króla wykorzystują do tych swoich nieistnych celów. E, też jednak tą warstwę nisko uprzywilejowaną. tak, Mamy te postacie e, chłopów biednych, wychudzonych, w podartych ubraniach. Po prostu ludzi, z oni wykorzystują ludzi z marginesu społecznego, tak? Więc wydaje mi się, że tego też nie było, nie było wcześniej. No bo w tych mhm. poprzednich, no to oni tam mieli, wiesz, po samochody, tak, jakieś fancy garniaki. Tutaj to jest właśnie w postaci e, Williama Hale'a, wujka Kinga, ale no jednak on jest postacią bardziej taką trzecioplanową. Mm, głównie widzimy, jak e, Ernest i Molly właśnie żyją na tym dosłownie żyją na takim po prostu zwykłym osiedlu w pewnym momencie jak się tam przeprowadzają tak no a też były takie czasy nie że no tak, tak. właśnie chłopcy z Ferrari byli zdecydowanie później gdzie te Cadillaki tak, jeździły tak, natomiast tak. tutaj jak ktoś ma chyba bika roadstera to już jest po prostu Królem, królem Szos, a te samochody jadą tam. Jest scena wyścigu, który przejeżdża przez miasteczko, i te samochody jadą z prędkością biegnących ludzi, tak naprawdę. I, i to jest wyścig. Pewnie tak. E, I właśnie jeszcze co do tego wyścigu, mm -hmm. to, to chciałem dodać od siebie, że to też jest bardzo skorsezowy skorsasowo zmontowany, opowiedziany film, że nawet w, momen że w momentach, w których jest bardzo dużo dialogów, bardzo dużo rozmów, i już widz może powoli przysypiać na tym siedzeniu, to w którymś momencie na przykład jest klakson samochodu i wtedy jest właśnie scena pościgu, albo znowu później jest długa rozmowa, i później jest taki odgłos wystrzału z pistoletu uderzającego w dzwon, i tam później jest takie Rodeo pokazane, także y dynamika zostaje, zostaje jakoś tam zachowana. Natomiast wydaje mi się, że to też jest zasługa obejrzenia tego filmu w kinie, tak, że tak. obejrzenie tego filmu, niestety, w domu będzie to samo co z Irlandczykiem. A właśnie, Większość jeszcze, osób ten jeszcze, film wyłączy albo, albo spauzuje, tak. bo po prostu ten film będzie ich nudził. Natomiast, jeżeli w kinie macie usiąść i obejrzeć ten film, to myślę, że dzięki temu trochę, trochę lepiej możecie go przyswoić. No tak, tak, ale ciekawe, czy, bo to jest też film koprodukcji Apple TV, czy wyjdzie wersja Wersja reżyserska yy, na Apple Plusie... Yy. Nie, to już Napoleon zapowiedziany no właśnie, jest na 4,5 godziny. No ale ja nie miał nic przeciwko, gdyby jeszcze wyszła wersja 4-godzinna tego filmu. Mówię, mówię bardzo poważnie. No argumentem z Corseze było to, że ludzie, nie macie problemu z tym, żeby obejrzeć 8 odcinków serialu pod rząd, no to obejrzyjcie tutaj mój film 3,5 godziny. No ale jednak budowa seriali jest troszeczkę... Inna dramaturgicznie niż filmu jednolitego, 3,5 godzinnego? Nie, nie, ja jestem ponownie kolejny motyw podcastu, moich argumentów, czyli ten film powinien być dłuższy, tak, ten film powinien coś więcej trochę opowiedzieć. No to tutaj absolutnie nie mogę powiedzieć, że poczułem się, że nie, że to mógł być serial, tak, że, że coś tutaj zostało niedopowiedziane, nie, absolutnie nie. Ja jestem całkowicie za tym, żeby pozostała ta forma 3,5 godzinna. Nic bym nie dodawał, nic bym nie by odejmował, po prostu piękna sprawa. Jedyne, co to może jeszcze z takich minusików ewentualnych, to to, że ja w pewnym momencie no tam się akcja dzieje na, na przestrzeni kilkunastu lat, tak zakładam. Hmm. To jest trochę kasus Edwarda Nortona z Green Onion, Glass Onion, kiedy jest retrospekcja, jak on próbuje być wyglądać młodziej, tak tutaj no. Robert De Niro wygląda tak samo w wersji, nie wiem, tam 70-letniego faceta jak w wersji po 80 -ce. i tak samo Leonardo DiCaprio i tak samo Lily Gladstone. Mhm. Ale to nie już... no, jest mhm. trochę postarzona przez chorobę. Trochę no tak, tak, tak. To, to też prawda, że, że to i też choroba. No, ale no, nie wiem. Był budżet widać, ewidentnie, a mogliby sobie pozwolić na to, żeby ten, żeby nie mówię, nie mówię o Irlandczyku, żeby ich postarzać jakoś komputerowo, albo albo odmładzać, tak jak właśnie Roberta De Niro w poprzednim filmie z Corsese. Ale, ale jak już robić coś to porządnie? O, wychodzę z, takie, z takiego mm. założenia. Mm. Czy jest jeszcze coś, o czym chciałbyś powiedzieć? Wydaje mi się, że, że nie, że, że u mnie temat jest wyczerpany. Tak jak mówię, no, mm, dla mnie to było fantastyczne przeżycie. Chętnie bym obejrzał, może, może już nie w kinie, bo wiadomo, że na te 3,5 godziny to trzeba jednak trochę czasu wygospodarować. Ale jakby właśnie wesz, wyszła jakaś ta wersja reżyserska na, na Apple, u, to, to chętnie bym obejrzał jeszcze raz. Okej, okay. no to ja od siebie jeszcze mm -hmm. na koniec chciałbym dodać, że jest to bardzo aktualna opowieść o rasizmie też. Że jak to? Oni mają więcej pieniędzy od nas, od nas, Amerykanów, w sensie od nas mieszkających na tej ziemi, no to zabierzmy im trochę tych pieniędzy. Jakby niech, niech sobie znajdą miejsce. Gdzie indziej, najlepiej pod naszym butem. A to jest taki rasizm, właśnie w białych rękawiczkach, że, mm. yy, no, że tak, że tu się przymilają, tak, że po prostu. To jest jak infiltracja trochę, miałem takie skojarzenie, żeby dosłownie zinfiltrować to środowisko od środka, a potem, żeby wydrenować tam ten cały majątek i dobrobyt, który oni, yy, oni posiadają na własną rękę. No to co, proszę Państwa? Lećcie do kina, tak. oglądajcie Czas Krwawego Księżyca, bo zdecydowanie warto. Na ile warto Maćku? na 10? E, to jest 9. To, 9 na 10. To jest. E, jak kiedyś e, opowiadaliśmy o tym, o Johnnie to już tak zamieszłe czasy, czwórce, i mówiłem, że to będzie zdecydowanie topka, to biorąc tego, tegoż Johna Weeka i Oppenheimera, to tutaj. Mi się klaruje dosyć ładny podium teraz. Okej. Okay, to, to już nie odcinka tak. podsumowującego. Nie, 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 już już koniec tak. Rok. Tak, nie mam takiej potrzeby. Mhm. Okay, A jak u no ciebie? Ode mnie jest to 7 na 10. Nadal uważam, że jest to no jest to dobry film. Dużo rzeczy mi się w nim podobało. Nic mnie jakoś bardzo nie zachwyciło. Stąd 7. Natomiast wydaje mi się, że najlepszym słowem, jakim mogę chyba podsumować Czas Kwawego Księżyca, to jest solidny. To jest naprawdę solidny film. No, tak, znaczy. Przykro nie, mi Maciek, nie, że się nie, no. skąd. Skąd. Nie, nie, nie. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Muszą być dymy, tak. Nie no, tutaj się całkowicie z tobą zgadzam, żeby nie było. Tak naprawdę to jest solidny, porządnie opowiedziany. Film. I myślę, że solidny to też jest bardzo dobry. Bardzo dobra pochwała. Więc absolutnie. Absolutnie. Tych dymów, o których wspominałem, to tak naprawdę nie ma. W takim razie widzimy się za tydzień, słyszymy. No i co? Ja o Tobie Maćku dziękuję bardzo za dzisiejszą rozmowę. Ja Tobie również bardzo mocno dziękuję i nie mogę się doczekać kolejnego odcinka, żeby nagrać, żeby z Tobą pogadać i żeby państwo mogli posłuchać. Dokładnie. W takim razie do rychłego usłyszenia, zobaczenia. Pa pa.